Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry, to już trzeci raz z rzędu mamy dotykać tego samego zagadnienia, o którym mówiliśmy już dwukrotnie. Pamiętacie? Cały czas mówimy o tym, jak Bóg dostosowuje prawdę do ludzi prostych. A ja wciąż uważam się za człowieka prostego, do którego Bóg chce dotrzeć. Za człowieka, do którego Bóg w jakiś sposób chce dotrzeć po to, aby mną poruszyć, uruchomić moje emocje, abym zaczął wreszcie rozumieć, co to znaczy zakochać się w Jezusie, abym wreszcie rozumiał, co On chce przekazać każdemu z nas. A zatem pomyślcie, mówiliśmy o tym, że Jezus mówił w przypowieściach, mówiliśmy także, że był tak uważny, aby nie dawać za wielkiej porcji wiedzy, dlatego że nie potrafilibyśmy tego znieść. Mam zatem dzisiaj pewną jedną refleksję. Pomyślmy na moment, bo przecież wielkie jest zadanie, jakie Jezus przekazał nam, chrześcijanom. Nie zostawił nas tutaj na tej zasadzie, abyśmy, o, żyjcie sobie spokojnie, bylebyście żyli z moimi zasadami. Jego zasada polegała na tym, że mamy się dzielić, bo Boża zasada myślenia polega zawsze na oddawaniu czegoś, co otrzymujemy od Niego, przekazywaniu dalej. Dziwna to zasada, bo tylko wtedy, gdy oddajemy, mamy czegoś więcej. Ktoś powie, to nielogiczne. Nie martwcie się. Nic, co po Bożemu nie jest według człowieka logiczne. A jednak w tym cała Jego mądrość. Jezus ma więc do przekazania informację o misji, do jakiej wysyła wszystkich swoich naśladowców. Pomyślcie, jak mógł to zrobić? Rozkazać, macie iść i opowiadać? Poszliby, ale byłoby to bez przekonania. Wytłumaczyć w bardzo intelektualny sposób, iż misja ta nie może dotykać prozelityzmu, ale musi docierać do ludzi z takim uczuciem i tak delikatnie, abyśmy cały świat zewangelizowali, niewiele rozumieliby Jego naśladowcy. Zatem w jaki sposób Jezus to upraszcza? Nie ma piękniejszej rozmowy, lepszego przykładu przekazywania misji, jak ten, który opisany jest przez Jana w 21 rozdziale Jego Ewangelii i tam 15 wierszu. Pozwólcie na cytat tego tekstu. Tekst brzmi tak. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Zastanawiałem się nad tymi trzema ostatnimi słowami. Paś owieczki moje. Co Jezus miał na myśli? Miał na myśli największą misję, jaką przekazuje człowiekowi. Największą misję przekazywać takimi prostymi słowami? Ale to docierało. Piotr doskonale, chociaż był rybakiem, rozumiał, na czym polegało wypasanie owieczek. Wiedział, że każdy pasterz charakteryzować się musi w swoim zadaniu kilkoma sprawami. Po pierwsze, musi zaprowadzić owce tam, gdzie mogą się pożywić. Po drugie, musi poznać, czy pastwisko, na które je prowadzi, jest pełne świeżej trawy i czy jest bezpieczne. Po trzecie, zostawić owce w spokoju, aby spokojnie mogły sobie zjadać trawę. I po czwarte, cały czas kontrolować, czy nie grozi owcom żadne niebezpieczeństwo. Bo słowa Jezusa, które wypowiadał przy innej okazji, na pewno pozostały głęboko w pamięci wszystkich apostołów, a więc i Piotra, że dobry pasterz tak kocha swoje owce, iż gotów jest nawet oddać swoje życie, aby je ratować, że będzie szukał każdą, która była zginęła, że wychodzi naprzeciw każdej potrzebie owcy, dlatego że zna te potrzeby, bo są mu tak bardzo bliskie. No więc mamy zadanie. Mamy paść nasze owce. Wypasać je. To znaczy znajdować dla nich dobry pokarm. Przekazywać według już omawianych wcześniej zasad odpowiednio do możliwości owiec, by zjadały, były zadowolone, rozwijały się i nade wszystko, by były bezpieczne. Pomyślicie,
Co za sposób przekazywania niesamowitej prawdy. My mówilibyśmy, że macie iść, głosić, opowiadać, przemawiać, gromadzić tłumy, organizować. A Jezus mówi prosto, paś moje owce. Bo swoimi owcami Jezus nazywał tych, którzy Go już znali i byli w Jego owczarni, ale także tych, którzy tworzyli jakby inną owczarnię, kiedy mówił, mam i inne owce, które też są moje, które macie przyprowadzić. Jakżeż piękny sposób zachęty, jakżeż cudowny sposób mobilizowania współpracowników do dzieła, które może porywać i zachęcać. A zatem owo dostosowywanie przez miłującego nas Boga prawdy do każdego z nas jest tak fantastyczne. Paś moje owce. Jesteście gotowi? Zainteresowani owcami, pod którym to słowem rozumiemy każdego innego człowieka? Chyba warto. I chyba warto powiedzieć o tym Jezusowi. Powiedzieć Mu prosto, Panie, jeśli chcesz mnie zaangażować do takiej misji i jeśli pragniesz zrobić wszystko dla mnie, abym umiał przekazywać tym owcom w prosty sposób to, co nazywasz pokarmem, uczyń mnie Twoim sługą, rozumiejącym i pragnącym takiej służby. Prosimy Cię, Panie, o to dla każdego z nas w imieniu Jezusa. Amen.